Witam Cię bardzo serdecznie, Mario Bocardi z tej strony. Dzień dobry, może dobry wieczór. Namaste. Dzisiaj porozmawiamy o magii wspólnych posiłków. Czy to ma jakieś znaczenie, że umawiasz się z kimś na lunch, obiad czy kolację? Czy warto umawiać się z każdą osobą na jakieś spotkanie w restauracji, czy też nie? No i oczywiście będzie to taka mini kontynuacja symboliki mojej powieści, trylogii, którą znajdziesz tylko i wyłącznie na mojej stronie bucardimaria.com w całości, w zakładce trylogia. Tam masz audiobooka, tam masz e-booka, tam masz symbolikę, tam masz wywiady i tam masz oczywiście kolejne części, czyli trylogię numer 2. I tam omawiam symbolikę. Symbolikę, która jest ukryta w różnych rozdziałach tej powieści, czego nie widać na pierwszy rzut oka, gdy ją traktujemy jako zwykłą książkę, jeszcze gdzieś tam z gatunku na pograniczu fantastyki. I tam omawiałam, przy okazji 14 rozdziału, omawiałam posiłki. Jak to posiłek otwiera nas, wspólny posiłek, otwiera nas na tą drugą osobę. Kiedyś nagrałam również takiego shorta, tutaj na, chyba na YouTube on nawet jest, na temat płacenia w restauracji, czyli taka mini krytyka filmików na TikToku, jak to kobiety nie płacą w restauracji, oczekują, że to zawsze mężczyzna będzie płacił w tej restauracji, albo oczekują, że będą czyjąś utrzymanką, a potem się dziwią, że są traktowane jako utrzymanka. I to jest również z tym tematem bardzo, bardzo związane. W tym bowiem rozdziale nasza główna bohaterka i władca Mrocznych Gór zjadają wspólny posiłek, czyli jedzą coś, piją do tego wino i oboje się otwierają na tą godzinę szczerości. Co to oznacza? Jeżeli interesujesz się marketingiem i sprzedażą, to wiesz, że jest to jedna z technik sprzedaży, aby zaprosić Twojego klienta na przykład na wspólny posiłek. I co to jest tak? Dlaczego żeśmy sobie to tak wymyślili, że akurat jest to wspólny posiłek, a nie na przykład pójdziemy sobie pograć w golfa? Ponieważ wspólny posiłek otwiera nas na drugą osobę. I teraz jest pytanie, czy jesteś tego w pełni świadoma i w pełni świadomy? Oczywiście, jeżeli ktoś nas zaprasza na kawę, na herbatę, to jest jeszcze w miarę okej. To jest jeszcze coś innego niż wspólna kolacja. Czy wspólny jakiś tam obiad w restauracji. Bo energetycznie taka kawka gdzieś na mieście jeszcze nie ma takich większych zobowiązań. Bo jeżeli to jest tylko kawa, no to pijemy kawę, czy tam pijemy herbatę, jest to napój bezalkoholowy, no i to trwa krócej niż wspólny posiłek. Czyli to może być taki moment takiego lekkiego otwarcia się na kogoś. Dlatego, jeżeli spotykamy się z kimś na randce, na przykład z Tindera, to nie radzę, żeby od razu iść z kimś do restauracji i potem jeszcze testować, kto będzie płacił za rachunek i tworzyć sobie jakieś zobowiązania w energii, ale raczej umówić się najpierw 2-3 pierwsze razy po prostu na kawę na mieście. Po pierwsze, masz zawsze możliwość, żeby szybko zniknąć z tego spotkania, że ci to spotkanie odpowiada, bo ta osoba jest inna niż sobie wyobrażałaś czy wyobrażałeś, a po drugie nie tworzy się jakichś większych zobowiązań. Jeszcze najlepiej, jeżeli każdy za tą kawę sam sobie zapłaci. To wtedy już w ogóle nie ma żadnych zobowiązań w energii czy w materii. I teraz tak, jeżeli spotykasz się z kimś na wspólnym posiłku, jest to osoba, którą dopiero poznajesz, bo na tym się będziemy koncentrować dzisiaj, na naszym spotkaniu, to moja rada, żeby się ubrać w miarę po szyję, czyli nie stosować głębokich dekoltów, czy z przodu, czy z tyłu, szczególnie kobiety, czy wielce rozpiętej koszuli wśród mężczyzn, ponieważ to symbolizuje, że otwierasz się energetycznie na tą osobę.
I potem taka dziewczyna może być bardzo, bardzo zaskoczona, że spotkała się z kimś na jednym jakimś tam kawie na mieście, a ona potem ma w nocy jakieś gwałty astralne, jakieś dziwne myśli, jakieś dziwne energie odczuwa, bo ona się otworzyła poprzez głęboki dekolt z przodu czy z tyłu na to, że te energie mogą szybciej działać. Jest łatwiej się podczepić energetycznie pod nagie ciało niż pod ciało ubrane. Jeszcze na przykład pod tym jest czerwona bielizna, czerwona koszulka, konkretny sygnał dla wszystkich wampirów energetycznych, wyznaczenia granic. Nie są tak łatwo w stanie się podpiąć, czy tak łatwo się gdzieś tam do czegoś doczepić, a jeżeli głęboki dekolt, to potem no, może być wielkie rozczarowanie, że jakiś mężczyzna nam się śni w nocy, albo nas nawiedzają myśli na jego temat. No i u mężczyzn dokładnie tak samo, jeżeli się spotka z jakąś czarną wiedźmą, ona bardzo szybko się może podczepić pod splot słoneczny, no bo mężczyźni raczej dekoltów z tyłu nie noszą, na razie, kto wie jak to będzie, ale tak samo kobieta odkryte plecy spotyka się z kimś na przykład w restauracji i z tyłu ktoś jej może wbić nóż w plecy. Bo jeżeli już jest ze swoim partnerem, który ją broni, który ją chroni energetycznie, no to on patrzy, więc on widzi co się dzieje za nią, czego ona nie widzi, więc on może obronić ją energetycznie. Ale jeżeli ona jest z kimś obcym, z przodu ktoś obcy, z tyłu ktoś obcy, bardzo szybko może dostać nożem w plecy, może coś się podczepić i potem no po prostu są tego konsekwencje w energii. Jeżeli nie dbamy o ochronę albo nie jesteśmy dobrze wyszkolonym alchemikiem, który potrafi takie energie zlokalizować i sobie je przetransformować. Idziemy dalej. Czyli na pierwszych takich spotkaniach albo na spotkaniach, gdzie jesteś sama, albo sam, ale przede wszystkim kobiet to dotyczy. Odradzam takie głębokie dekolty z przodu, z tyłu, bo nie masz tej ochrony. Ten mężczyzna, który jest twoim mężczyzną, on podświadomie cię będzie chronił, czyli możesz wtedy dekolt ubrać. Ale jeżeli ty poznajesz kogoś nowego, on cię jeszcze nie będzie chronił, jeszcze nie wiadomo kto to jest, więc może cię atakować z przodu i może z tyłu cię ktoś zaatakować energetycznie. Kolejna rzecz to wspólne posiłki. Wspólne posiłki zawsze otwierają, tym bardziej, jeżeli używamy napojów alkoholowych. Szczególnie znowu dla kobiet przestroga, bo mężczyźni, oni są wrodzonymi wojownikami. Dlatego mężczyźni zazwyczaj idą na wojnę, a nie kobiety. Kobiety są bardziej magnetyczne, przyciągające, mężczyźni są na zewnątrz, dający. Czyli głównie kobiet to dotyczy, że wspólne posiłki mogą cię otwierać na tego drugiego człowieka i czy tego naprawdę chcesz. Czy jest sens umawiać się z kimś? No ja tutaj moje filmy przeznaczam dla kobiet, które naprawdę mają szacunek do samej siebie, do swojego ciała, mają poczucie swojej własnej wartości. To nie jest film dla takich dziewczynek, które szukają sponsora. Więc może żebyśmy tutaj ustalili od razu, do kogo jest ten film skierowany. Czyli jeżeli jesteś kobietą, która ma poczucie swojej własnej wartości, która ma szacunek sama do siebie, która kocha siebie i spotykasz się z kimś nowym, to raczej unikać alkoholu na tym pierwszym spotkaniu albo tylko udawać, że pijesz, czy tylko jakiegoś małego łyczka, żeby nie otwierać się w energii na tą osobę, zanim jej nie poznasz w 100%. Bo potem mamy tego konsekwencje, czyli żadnych głębokich dekoltów i żadnego upijania się na jakichś pierwszych spotkaniach, czy biznesowych, czy randkowych, to również tego dotyczy, bo wtedy możecie ktoś bardzo szybko wykorzystać energetycznie albo podsunąć jakieś pomysły biznesowe, na które wcale nie jesteś gotowa i nie widzisz tego niebezpieczeństwa. Oczywiście na drugim, trzecim, dziesiątym spotkaniu to już zupełnie coś innego. No i oczywiście płacenie w tej restauracji nieszczęsnej. Jeżeli jest to mężczyzna i on koniecznie chce zapłacić, pamiętaj, że powstaje zobowiązanie w energii, więc jakoś będziesz się musiała zrewanżować. Metody rewanżu są różne. Oczywiście ty możesz mu pozwolić zapłacić, ale pamiętaj o tym, żeby się zrewanżować i żeby nie być rozczarowaną, że on tego rewanżu w jakikolwiek sposób oczekuje.
Najlepiej sobie ustalić z góry, dobrze, ty płacisz, ale ja ci zwracam, albo w jakikolwiek inny sposób. Myślę, że ten film będzie dużą pomocą dla wszystkich tych osób z Was, które były atakowane energetycznie, żeby tego uniknąć w przyszłości. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Twoja Maria Bukardi.